Hejka, tak jak wam obiecywałam, nagrywam mu dzień w stajni. Zaczynamy od bardzo brzydkiego nieba, które zwiastowało nieprzyjemną pogodą. Ja miałam świetny humor, byłam pełna pozytywnej energii, tutaj bawiłam się z moim psiakiem. Pogoda jednak chciała mi popsuć humor, bo zaczęło padać. Dojechaliśmy do stajni. Całą drogę padało, jednak mój humor się w ogóle nie zmienił. Cały czas miałam pozytywne nastawienie na ten trening. Wchodzimy do stajni, idziemy do Tornasia. Idziemy się z nim przywitać, wyciągnąć, wyczyścić i osiodłać. Procesu czyszczenia i pielęgnacji przed treningiem nie nagrywałam, bo mam w planach nagrać całą rutynę. Zaczęłam współpracę z firmą Heatly Horse. Mają świetną paszę, którą dostałam i będziemy testować. No i zaczynamy trening. Nie nagrywałam rozprężenia, bo mam w planach nagrać o tym osobny filmik. Parkour około 1,30 m, przeszkody w linii, mamy jednego triple bara i potrójny szereg. Dojeżdżam do pierwszej stacjonaty pojedynczej i teraz jedziemy linię na 5 fule stacjonata Oxer. Dystans był do rozjechania do przodu. Ja z tym mam jeszcze troszeczkę problemów, ale widać już postępy. Jedziemy teraz do triple bara. Ja z tą przeszkodą mam jeszcze trochę problemów, bo mało jej jeżdżę, ale myślę, że to nie wyszło aż tak tragicznie. Był on w linii na 5 fule do stacjonaty. Też dystans do jazdy. Teraz jedziemy w zieloną stacjonatę. Była ona w linii do czerwonego Oxera. Ja niestety ucięłam tu jedną fulę, co będzie potem skutkować bardzo złym tornasiem, który nie lubi takich błędów. Teraz jedziemy potrójny szereg na jedną fulę oraz na dwie. I to będzie koniec naszego parkouru. Tutaj poprawię jeszcze linię, którą zawaliłam. Stacjonata Oxer, którą pojechałam wcześniej na 4, a muszę pojechać na 5. Musi być to jednak dobrze rozjechane. Tutaj podjechałam jednak zbyt blisko trochę stacjonaty, gdzie musiałam potem rozjechać ten dystans, żeby wyszedł dobry odskok. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i słuchanie. Zachęcam do lajkowania strony Animal For You oraz aktywności na stronie.